Witam Was kochani z mojej łazienki. Zaczynam dzisiaj kolejnego vloga. Stwierdziłam, że zacznę coś od takiego luźniejszego filmiku. Nie wiem, na ile mi starczy baterii, ale jeżeli padnie, to po prostu będę nagrywać telefonem. Szczerze mówiąc, już jest po około 15, jakoś wstałam o 11 i przez 3 ponad godziny montowałam ostatni odcinek. Później wzięłam prysznic i teraz chcę zrobić henne, ponieważ moje brwi wyglądają już tragicznie. Jeśli chodzi o moją hennę, używam najzwyklejszej takiej henny. I po prostu wody utlenionej. Nigdy nie wiem, ile dokładnie tego dodawać, więc dodaję po prostu według uznania. Tak gotową miksturę, różnie to wychodzi. Teraz jest bardziej gęsta, raz bardziej rzadka, ale zazwyczaj wychodzi mi jej za dużo, więc nie chcę też zrobić za dużo, ponieważ nie chcę marnować mojej henny. Trzeba ją nałożyć na brwi. Ja ją nałożę i zaraz do was wrócę. Gotową miksturę trzymamy na brwiach około 10 minut. Ja czasami trzymam trochę dłużej, ponieważ ten kolor, który ja używam, akurat pasuje do moich naturalnych włosów, które jak widać tutaj odrastają. I nawet jeżeli zrobię trochę bardziej intensywne, no to to i tak się spierze po paru dniach, więc jeśli chodzi o mnie, no to ja bez brwi czuję się trochę słabo. Ponieważ mam taką urodę, że słabo wyglądam, kiedy miałam wyrazistych brwi. A teraz jeszcze jestem taka, wiecie, nieogarnięta, zaraz po wstaniu, więc muszę się uczesać, pomalować. Także w tym czasie pomaluję sobie oczka. Nie będę tego już nakrywać. Dzisiaj nie chcę się za bardzo malować, więc pomaluję tylko powieki, namaluję kreski i wytuszuję rzęsy i do was wracam. Jak widać, w moim makijażu oczy grają główną rolę, ponieważ mam dość ładne, wyraziste oczy i wystarczy pomalować same oczy i od razu ten makijaż moim zdaniem jest na co dzień wystarczający, nie potrzebuję wiadomo czego. Na co dzień te brwi jeszcze troszeczkę sobie niech poleżą, a w tym czasie ogarnę włosy. Psikam je trochę szamponem, ponieważ moje włosy generalnie są takie, że najprościej mówiąc myłam je wczoraj, a jak widać już nie wygląda to zbyt ciekawie. No i tak mam praktycznie codziennie, zresztą jeśli chodzi o włosy, to mam ostatnio na tym punkcie strasznego bzika, co możecie wiedzieć po odcinku, jak zniszczyłam sobie włosy. Jak widać, te włosy już trochę odrosły, ale z tej strony dalej są dużo krótsze, więc będę zmuszona je znowu skracać. Jak widać, tutaj po odroście moje naturalne włosy odrastają powoli i będę nagrywać dla was, myślę, filmy, w którym będę opowiadać, co robiłam konkretnie z tymi włosami. Mam też ostatnio generalnie strasznego bzika na punkcie mojej fryzury, ponieważ odkąd wprowadziłam się i mieszkam z Rafałem, no to w jakieś około 2 miesiące przytyłam ponad 7 kg. Myślę, że na moich ostatnich filmach widać to dość wyraziście. Dlatego jakby jestem osobą, która nie chce czekać do ostatniej chwili, aż będzie tragicznie. Chcę zacząć działać od stycznia i wrócić do swojej sylwetki. Nie tylko odzyskać swoje włosy, ale również wrócić do sylwetki, którą miałam, ponieważ byłam mega ładna, szczupła. Teraz troszeczkę mi się przybrało kilogramów. Ale nie jest tragicznie. Ważę na ten moment około 56 kg, gdzie jeszcze wprowadzając się ważyłam około 50. Także możecie sobie wyobrazić, jak bardzo i szybko przytyłam. Myślę, że jest to spowodowane tym, że w mojej pracy, muszę uważać na te włosy, w mojej pracy po prostu jest taki tryb, że pracuje się po 12 godzin i ma się jedną przerwę, na przykład 35 minut lub jedną 15, jedną 20, w tym akurat sklepie, w którym teraz aktualnie pracuję. Z jednej strony jest to fajne, z drugiej strony to przez 35 minut, tak wolę chociażby 35 minut, ponieważ w tym czasie zdążę, jak człowiek coś zjeść, a te 15-20 minut, no to nawet nie doczekasz się jedzenia, czemu gdzieś pójdziesz sobie coś zamówić. Myślałam nad dietą koktajlową. Szukałam informacji na temat diety Dukana w internecie, bo moja mama była na takiej diecie i w bardzo szybkim czasie schudła 15 kg, więc też chciałam na nią pójść. Natykałam się na różne strony odradzały i tak dalej, i tak dalej. No i żadnych konkretnych informacji nie znalazłam na ten temat, ale natknęłam się na ogłoszenie z takimi jakby koktajlami, z których jest kilka, ile tam posiłków zależy. Jest to bardzo drogi interes, bo 2 tygodnie kosztują 400 zł, a 4 tygodnie 800, no i tam im dalej, tym więcej. Ale stwierdziłam, że będzie to dla mnie dobry wybór. Myślę, że w moim trybie życia będzie mi to najłatwiej osiągnąć, więc planuję to zamówić i nakręcę dla was materiał.
ponieważ nie mam czasu sobie gotować, też nie mam czasu w pracy jeść kilku posiłków. A mając taki szejk, który tylko zalewasz wodą, wiadomo, jest o wiele łatwiej to ogarnąć. Także na pewno będę kręcić odcinek odchudzania i już Wam to na filmie deklaruję się do tego, że jakoś w styczniu, nie wiem czy nakręcę to na odcinki, czy na jeden dłuższy, myślę, że raczej podzielę to na części i zobaczymy, jak ta dieta na mnie podziała. Nie mam dzisiaj za bardzo pomysłu, co zrobić z tymi włosami. Założymy kolczyki i niedługo trzeba zmywać naszą pennę. Już jest jakieś za 3.15. 15.30 Rafał kończy pracę, więc pewnie niebawem będzie w domu. No i co? Przy zmywaniu tej całej Hanny najważniejsza, byście mieli na przykład przygotowany jakiś papier, na którym możecie kłaść sobie brudne waciki, ponieważ przy tym można się łatwo ubrudzić i jeżeli macie świeżą hybrydę, no to uważajcie, ponieważ jeżeli to zafarbuje Wam hybrydę, no to możecie zapomnieć o tym, że to się zmyje. W tym celu używam najzwyklejszego mleczka z ziali i standardowo zwykłych wacików. Na sam koniec przemywam jeszcze sobie wodą. Także zmyję to i do Was wracam. No i jak możecie zobaczyć, te brzydki wyglądają znacznie lepiej. Są troszeczkę ciemniejsze, ale to się zaraz redukuje. Na pewno zmienia to dużo. No i to tyle dzisiaj. Muszę jeszcze zrobić sobie oczyszczanie twarzy, ale na razie nie mam na to ochoty ani czasu, może innego razu. Od razu bym chciała Wam pokazać, jak długotrwały jest proces tworzenia dla Was odcinków. Jest to odcinek około 20-minutowy. Ja wiadomo, staram się Wam to wszystko robić w jak najlepszej jakości, dlatego też ustawiam wszystko na najwyższe obroty. Oprócz tego, że film montowałam w ponad 3 godziny, jak tutaj widać na dole, film renderuje się już 57-58 minut. Pozostało jeszcze około 2 godziny. Także możecie sobie wyobrazić, jaki jest to czasochłonny proces, no i nie mogę w tym czasie również korzystać z laptopa, aby tego nie przedłużać. Zdaję sobie sprawę, że mój kanał w ostatnim czasie troszeczkę upadł. Było to spowodowane nie tylko tym, że nie miałam za bardzo czasu kręcić i zawsze coś się w moim życiu wydarzyło złego. Myślę, że nie muszę tutaj chodzić w żadne szczegóły. Ale od momentu, kiedy weszły dzwoneczki, czy już sporo czasu temu mimo wszystko, miałam zasięgi po 200, po 300 osób pod filmami, jeśli chodzi o lajki. W momencie, kiedy wchodziły dzwoneczki, no to osoby, które nie dały tego dzwoneczka, nawet jeżeli mnie subskrybowały, po prostu nie widziały moich filmów, także zasięgi spadły mi do kilkudziesięciu osób w dobrym wypadku. Myślę, że nie jest to kwestia jakiegoś tam rozpaczy z mojej strony, bo niedługo będzie 10 tysięcy subskrypcji, a dla mnie każda subskrypcja jest po prostu jakby osobą, która w jakiś sposób mnie doceniła, nieważne czy mnie oglądają czy nie. Jeśli chodzi o zasięgi, to mam nadzieję, że z czasem się one poprawią i po prostu wrócę do tego rytmu. Nie ukrywam, że chciałabym powiązywać w jakiś sposób swoją przyszłość z YouTube'em. Chociaż wiem, że ciężko to będzie mi osiągnąć w dzisiejszych czasach, kiedy jest tak duża różnorodność i konkurencja. Powolutku do przodu, myślę, że z czasem wszystko się ogarnie i nie ma co rozpaczać z tego powodu. Jeśli chodzi o tą całą dietę Dukana, nie wiem czy to widać, ale to są właśnie te koktajle, o których wspominałam wcześniej, szejki, o których wspominałam wcześniej, których chcę się podjąć. Jak widać, cena jest dość wysoka. Nie będzie to filmik w żadnym wypadku sponsorowany, chociaż chciałabym. Ale chcę nakręcić Wam materiał właśnie, czy to rzeczywiście działa i będę się do tego przygotowywać od stycznia. Pościeliłam łóżko, jak widać. Pranie się robi, Paula zadowolona. W ogóle ostatnio na vlogu miałam ubraną tą bluzę i doszłam do wniosku, że jest ona strasznie brzydka i nie podoba mi się już i nie mam zamiaru w niej chodzić, więc będę używać jej jako szmatki do podłogi. Wyprzedzając ogólnie Wasze pytania a propos Rafała. Znamy się odkąd pamiętam, odkąd miałam 16-15 lat, więc będzie już jakieś ponad 6 lat. Była to znajomość głównie internetowa. Mimo to wychowywaliśmy się razem, rozmawialiśmy przez telefon godzinami. I jakby z tego zrodziła się nasza przyjaźń. Na początku nie uważaliśmy, aby można było z tego stworzyć jakąś większą relację, ponieważ ja byłam w związku dość długoletnim. Rafał
od czasu do czasu był w związku, nie były to jakieś dłuższe relacje, jeśli chodzi o moje zdanie na ten temat. Ale w sumie złożyło się tak, że postanowiłam przyjechać, zobaczyć się z nim po tych wszystkich latach naszej znajomości i przekonać się, czy na żywo jest taki sam jak przez internet. No i nie zawiodłam się, ponieważ Rafał okazał się być taki sam, a nawet lepszy. Mamy ze sobą naprawdę cudowny kontakt, nigdy z nikim nie miałam takiego kontaktu, nikt mnie w taki sposób nie rozumiał jak on. Mimo wszystko oboje jesteśmy artystami i w jakiś sposób się dopełniamy i motywujemy do dalszej pracy, że tak to nazwę. Co, kocham tego człowieka strasznie mocno. Myślę, że nie będę się rozgadywać w tym filmiku na ten temat. Możliwe, że nagramy jakiś boyfriend, tak, albo coś w tym stylu. Jeżeli chcecie, zadawajcie pytania do jakiegoś filmiku, który moglibyśmy nakręcić razem, jakiegoś takiego nietypowo vlogowego, tylko bardziej gadanego, czy coś tego typu. Myślę, że jest warto, jest o czym rozmawiać. A jeszcze godzina, 2 godziny już się robi. Wracając ogólnie tak szybko do tematu włosów i odchudzania, powiem wam, że ostatnio moja samoocena spadła i to bardzo. Tęsknię za moimi długimi włosami, które były zdrowe i piękne, za moją zgrabną sylwetką, którą jeszcze niedawno było widać. I marudzę Rafałowi codziennie o tym. Chciałabym tu też zmotywować was wszystkich, że takie rzeczy nie są nie do ogarnięcia. Ja odzyskam włosy, odzyskam figurę. Jeżeli wy też macie jakieś kompleksy, nad którymi siedzicie, które były spowodowane waszym złym trybem życia czy chorobą, walczcie o to, aby to zmienić. Nie stójcie w miejscu. Idźcie na dietę, pijcie jakieś tabletki, suplementy, dbajcie o włosy, o figurę, bo jeżeli już na starcie człowiek widzi, że coś jest nie tak i zacznie reagować, to nie doprowadzi do jakiejś tam większej tragedii. Niebawem Rafał powinien wrócić z pracy, a ja nie będę się rozgadywać, bo cały ten vlog będzie w sumie jak moim gadaniem, ale brakowało mi takiego, szczerze mówiąc, gadania do kamery. Siedzenia w domu. Myślę, że jak będę siedziała sama w domu, będę nagrywać wam więcej tego typu filmów, może trochę o bardziej ciekawszej tematyce. Zrobiłam sobie tosty z pasztetem, pomidorkiem, sałatą i ogórkiem. Ejo! Jak było w pracy? Nudno, nie mieliśmy klientów w ogóle. Aha. Cieszysz się, że jesteś w domu? Tak. Jeszcze bardziej będę szczęśliwy, jak zrobisz jedzonko. No robię jedzonko. Właśnie, a propos jedzonka. Się robi. A to jest burdel. Z czego się śmiejesz? Nie masz czego się śmiać. To wygląda jak kupa. Ała. Czemu jak kupa? Ładnie wygląda. Tak, twoje ulubione danie. Mięsny jesz. Nie, krokiety zapiekane z jajkiem, serem, pieczarkami, cebulą, przyprawione i tak dalej. Jajko sadzone. Ostatnio mnie męczy cały czas o to samo. Jeszcze widzę, co bym poprosił. Znaczy, noża bym poprosił. Ja bym jeszcze nagrywał jak jem. Pięknie się mieli. Bardzo dobre. Bardzo syta. No. Rafciu! Co? O, uwiecznione twoje chrapanie. Nie. Już dość długo montuję tego vloga. Rafał cały czas śpi. Ładuje mi się bateria w aparacie, więc skończę tego vloga telefonem. Jeżeli spodobał wam się odcinek, zachęcam do zostawienia łapki w górę, komentarza, subskrypcji oraz
dzwoneczka, aby być na bieżąco. Widzimy się w kolejnych materiałach. Buziaczki i pa, pa.